trzech ostatnich odcinkach opowiadałem wam o niezwykłej wyspie na środku Pacyfiku, zwanej Kiritimati lub Wyspą Bożego Narodzenia. Było o księdzu milionerze, o wiosce Poland i o człowieku, który utknął na wyspie wbrew swojej woli w drugiej dekadzie XX wieku. Ale pod względem skali oraz znaczenia, wszystkie te trzy historie były jedynie niewielkimi epizodami w porównaniu do tego, co wydarzyło się później. Dziś opowiem o historii tej wyspy od lat 30. XX wieku, a najważniejszą i najbardziej obszerną częścią tego odcinka będzie wątek brytyjskich oraz amerykańskich prób jądrowych. Warto od razu powiedzieć, że w ciągu kilku lat w promieniu 50 km od Poland wybuchło 30 bomb wodorowych i atomowych. Przygotowując ten film, zadawałem sobie kilka kluczowych pytań. Jak doszło do serii testów nuklearnych na przełomie lat 50. i 60.? Dlaczego wybrano akurat tę wyspę? Gdzie dokładnie przeprowadzano próby? Gdzie byli wyspiarze podczas wybuchów? I jakie zabezpieczenia posiadali żołnierze? I muszę przyznać, że źródła, a przede wszystkim opowieści ludzi przebywających wtedy na wyspie, pod wieloma względami mocno mnie zaskoczyły. Link do źródeł znajdziecie jak zwykle w opisie, a wśród nich warto szczególnie wyróżnić książkę Grappling with the Bomb – Zmaganie się z bombą – testy brytyjskiej bomby wodorowej na Pacyfiku autorstwa Nicka McLellana. O szczegółach technicznych związanych z bronią jądrową nie wiem zbyt wiele, więc nie będę się nimi zajmował. I mam nadzieję, że nie pomylę jednostek albo fachowych pojęć. Za to najbardziej interesuje mnie tutaj historia, ta makro związana z globalną rywalizacją, a także ta mikro związana z wyspą i relacjami poszczególnych osób. I właśnie o tym jest ten odcinek. Znajomość pierwszych trzech części tej serii nie jest konieczna do zrozumienia tego odcinka, zwłaszcza jeśli interesuje was przede wszystkim ta nuklearna historia, choć w kilku momentach nawiążę też do poprzednich odcinków i ogólnie zachęcam do ich zobaczenia teraz lub później. Bardzo dziękuję wszystkim patronom, bo to właśnie dzięki waszemu wsparciu mogę zajmować się tematami, które mnie intrygują. A teraz zacznijmy od miejsca, gdzie skończyliśmy wcześniej. Jak wiecie z poprzednich części, Wyspa Bożego Narodzenia leży mniej więcej na środku Pacyfiku i na początku XX wieku była posiadłością brytyjską. W roku 1914 wydzierżawił ją bogaty francuski ksiądz Emmanuel Rougier i rozwinął tam wielkie plantacje palm kokosowych. W roku 25 opiekę nad wyspą powierzył swojemu bratankowi, Paulowi Emmanuelowi Rougier, a ten nadal rozwijał plantacje i kierował rodzinnym biznesem. I choć po śmierci ojca Rougier w roku 32 zaprzestano nowych nasadzeń, to wyspa wciąż przynosiła godziwe zyski związane z produkcją kopry. Wszystko zmieniła II wojna światowa. Już na samym początku młody Rougier z powodu mobilizacji wyjechał do Francji, a cały lub prawie cały personel zajmujący się plantacjami opuścił wyspę. Nadzór nad tym atolem przejęły władze wysp Gilberta i Lagunowych, czyli brytyjskiej kolonii, której formalnie był częścią. W grudniu 1941 roku Japończycy zaatakowali Pearl Harbor i wiele miejsc w Azji, a potem przejęli kontrolę nad sporą liczbą kluczowych wysp na Pacyfiku. Wyspa Bożego Narodzenia mogła być jednym z następnych japońskich celów i Amerykanie żywili obawę, że Japończycy założą na niej bazę lotniczą, a to mogło poważnie zagrozić bardzo istotnym szlakom transportowym pomiędzy USA a Australią i Nową Zelandią. W tej sytuacji w roku 1942 Amerykanie wysłali swe wojska pierwsi i bez problemów zajęli Wyspę Bożego Narodzenia, która także z racji swojej dość znacznej wielkości miała istotne znaczenie. W północno-wschodnim zakątku wyspy zbudowali pas startowy, rozbudowali infrastrukturę i pogłębili też kanał wejściowy w pobliżu Londynu, umożliwiając niektórym okrętom wpływanie na wody laguny. Wyspa służyła jako baza lotnicza, punkt tankowania i centrum łączności, a potem także jako przyczółek do walk o kolejne archipelagi położone na Pacyfiku. Zwiększyła się też ogromnie liczba mieszkańców wyspy. Przed wojną było to najwyżej kilkadziesiąt osób, a teraz jednorazowo przebywało na niej nawet 10 tysięcy żołnierzy. Wojska amerykańskie opuściły jednak tę wyspę po wojnie, w roku 1948, a jej populacja znowu spadła do kilkudziesięciu osób. Administrację przejęły ponownie władze brytyjskiej kolonii.
Rozwiązano także formalnie dzierżawę wyspy przez rodzinę Rougier, choć różne źródła różnie podchodzą do oceny tego zdarzenia. Niektóre podają, że bratanek ojca Rougier, który wyjechał do Francji w roku 1939, przez dekadę nie regulował opłat związanych z dzierżawą i właściwie porzucił wyspę, więc naturalne było jej przejęcie przez państwo. Niektóre dodają, że w czasie wojny Paul Emmanuel współpracował z reżimem Vichy. Za to inne źródła stwierdzają, że Brytyjczycy po prostu go wyrzucili, bo mieli już inne plany związane z wyspą. Rougier otrzymał podobno rekompensatę, ale nie była ona zbyt duża. W każdym razie w roku 1949 Brytyjczycy podjęli próbę zasiedlenia tej wyspy na stałe i sprowadzili na nią grupę osadników z wysp Gilberta, czyli archipelagu oddalonego od niej o jakieś 3000 km. Ale z powodu suszy i dużych problemów z uprawą roślin spożywczych wycofano się z tego planu 2 lata później i pozostawiono na wyspie tylko ograniczony personel plantacji palm kokosowych. I tak dochodzimy do czasów, w których Wyspa Bożego Narodzenia zyskała nowe znaczenie, związane z rozwojem brytyjskiej broni jądrowej. Przełom lat 40. i 50. był dla Wielkiej Brytanii pod wieloma względami okresem niezwykle trudnym, zwłaszcza w porównaniu do czasów świetności brytyjskiego imperium. Mimo zwycięstwa w II wojnie światowej, imperium powoli zaczynało się sypać, a politycy w Londynie mieli uzasadnione obawy co do utraty znaczenia i wpływów Wielkiej Brytanii na świecie. Tym bardziej, że kluczowe pozycje w geopolitycznej rozgrywce zajmowały już wtedy 2 inne mocarstwa – Stany Zjednoczone oraz Związek Radziecki. Oba dysponowały też nową, potężną bronią – bronią nuklearną. Amerykanie wypróbowali ją pierwsi, a potem użyli jej w Hiroshimie i Nagasaki w roku 1945. W roku 1949 pierwszą próbę jądrową przeprowadzili natomiast Sowieci. Wielka Brytania wciąż była w tyle. Brytyjscy naukowcy mieli wprawdzie swój udział w projekcie Manhattan, ale po wojnie atomowa współpraca ze Stanami Zjednoczonymi została mocno ograniczona. W końcu Brytyjczycy stworzyli jednak swój własny program nuklearny, a pierwsza brytyjska próba jądrowa została przeprowadzona 3 października 1952 roku na wyspie u wybrzeży zachodniej Australii. Ale choć Wielka Brytania stała się wtedy 3. mocarstwem nuklearnym, to szybko znów zaczęła odstawać od swoich rywali. Zaledwie 4 tygodnie później Amerykanie doprowadzili do pierwszego w historii wybuchu bomby termojądrowej, czy też inaczej bomby wodorowej. Natomiast Sowieci przeprowadzili podobną próbę niecały rok później. Moc amerykańskiej bomby wodorowej była ponad 400 razy większa od mocy pierwszej brytyjskiej bomby atomowej i właśnie dlatego władze brytyjskie zdecydowały, że jeśli chcą wciąż się liczyć w globalnej grze, to także Wielka Brytania musi podjąć zdecydowane kroki do uzyskania bomby wodorowej. Rozwój broni jądrowej nie mógł odbywać się jednak wyłącznie w laboratoriach. Potrzebne były też próbne wybuchy, które z jednej strony mogły dostarczyć wojskowym i naukowcom istotnych danych, a z drugiej strony były pokazem siły wobec rywali i innych państw. Dlatego wszystkie 3 ówczesne mocarstwa jądrowe przeprowadzały próby i robiły to w miejscach raczej odludnych, chociaż nie zawsze. Amerykanie przeprowadzali swe pierwsze testy m.in. w Nevadzie oraz na Wyspach Marszala. Sowieci m.in. w Kazachstanie, a potem na Nowej Ziemi w Arktyce. Natomiast Brytyjczycy początkowo w Australii. Władze Australii wyraziły zgodę na przeprowadzenie tych prób i w sumie od roku 52 do 57 przeprowadzono 12 brytyjskich prób nuklearnych w 3 różnych miejscach na terytorium Australii. Jednak były to wszystko stosunkowo niewielkie wybuchy, oczywiście w porównaniu do tego, co mogła przynieść broń termojądrowa. A wobec sprzeciwu opinii publicznej, rząd australijski nie zezwolił Wielkiej Brytanii na testowanie na swoim terytorium potężnych bomb wodorowych. Dlatego niezależnie od mniejszych testów wykonywanych w Australii, brytyjskie władze musiały znaleźć jeszcze inną lokalizację do przeprowadzania wielkich wybuchów. Rozważano różne obszary, w tym miejsca na Oceanie Indyjskim oraz na Antarktydzie, choć początkowo najbardziej realne wydawało się wykorzystanie jednej z odległych wysp należących do Nowej Zelandii.
Pierwszą opcją były Wyspy Antypodów, położone niecałe 800 km od Wyspy Południowej. Drugą opcją były Wyspy Kermadec, położone około 1000 km na północny wschód od Wyspy Północnej. Ale premier Nowej Zelandii odmówił udzielenia zgody na wykorzystanie tych miejsc, co było spowodowane przede wszystkim obawą o reakcję wyborców w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Brytyjczycy szukali więc dalej, w różnych miejscach na Pacyfiku, głównie na wyspach Phoenix i wyspach Line, wchodzących wciąż w skład brytyjskiej kolonii. A w końcu podjęto decyzję, że testy zostaną przeprowadzone na wyspie Molden. Wyspa Molden leży mniej więcej na środku Pacyfiku, pomiędzy Australią a Kalifornią i ponad 2,5 tysiąca kilometrów od Hawajów. Ma kształt trójkąta, o bokach mierzących mniej więcej po 8 km, a w środku niej znajduje się niewielka laguna, otoczona całkowicie przez ląd, choć połączona z oceanem poprzez podziemne kanały. Bomby miały zostać zdetonowane w powietrzu, w bardzo niewielkiej odległości od brzegów tej wyspy. Oprócz miejsca wybuchów, potrzebna była jednak jeszcze druga lokalizacja, baza logistyczno-wojskowa całego przedsięwzięcia. I to właśnie w tym charakterze została wybrana Wyspa Bożego Narodzenia, położona niecałe 700 km na północ od Wyspy Molden. Była dość duża, mogła pomieścić znaczną liczbę żołnierzy i miała już pas startowy z czasów II wojny światowej. W czerwcu 1956 roku na wyspę przybyły pierwsze inżynieryjne oddziały brytyjskie, by zająć się rozbudową infrastruktury. Wojsko musiało się spieszyć, bo tymczasem na szczeblu dyplomatycznym trwały rozmowy odnośnie wprowadzenia zakazu przeprowadzania prób nuklearnych w atmosferze. A zatem jeśli Brytyjczycy chcieli uzyskać broń termojądrową, musieli rozpocząć testy tak szybko, jak tylko się da. W kolejnych miesiącach na Wyspie Bożego Narodzenia przeprowadzono szereg prac budowlanych. Powstały kwatery dla personelu, namioty, baraki i różne inne obiekty wojskowe. Rozbudowano pasy startowe i zbudowano sieć dróg. Pogłębiono też po raz kolejny kanał wejściowy do laguny i rozbudowano infrastrukturę portową. Dostarczono też wielkie ilości sprzętu oraz zaopatrzenia, a w końcu też same bomby. Pierwsza próba jądrowa w ramach brytyjskiej operacji Grapple odbyła się 15 maja 1957 roku. Dwa bombowce wystartowały z Wyspy Bożego Narodzenia, a jeden z nich zrzucił bombę w pobliżu wybrzeża Wyspy Molden. Zgodnie z planem, bomba eksplodowała wysoko w powietrzu, a jednak moc tego wybuchu okazała się znacznie mniejsza niż wcześniej przewidywano, ku wielkiemu rozczarowaniu wojskowych i naukowców, którzy oczekiwali mocy liczonej w megatonach. Do tego wkrótce doszło do katastrofy. W niedługi czas po eksplozji przez chmurę grzyba przeleciały dwa samoloty Canberra, które zebrały próbki, a następnie natychmiast skierowały się ku Wielkiej Brytanii, aby dostarczyć próbki do badań w ciągu 24 godzin. Niestety, jeden z tych samolotów rozbił się w Goose Bay w Kanadzie, podobno przy złej pogodzie, a dwaj piloci zginęli. Drugą próbę jądrową przeprowadzono po 2 tygodniach, również u brzegów wyspy Molden. Moc wybuchu była tym razem o wiele większa niż za pierwszym razem, co sugerowałoby sukces, choć jeśli dobrze rozumiem, nie była to bomba wodorowa i to mimo, że rząd brytyjski do końca zimnej wojny twierdził inaczej. 3 tygodnie później, w tym samym miejscu, nastąpiła trzecia eksplozja, choć tym razem moc wybuchu była zadziwiająco niska. A zatem właściwie wszystkie 3 próby u brzegów wyspy Molden okazały się ogromnym rozczarowaniem. Mimo to władze w Londynie ogłosiły ogromny sukces. Stwierdzono, że Wielka Brytania stała się 3. potęgą termojądrową świata, a wszystkie testy przebiegły bardzo pomyślnie. W tym samym czasie władze wojskowe i naukowcy byli już jednak świadomi, że niezbędne będą znaczne modyfikacje techniczne oraz przeprowadzenie kolejnych prób bomb wodorowych na Pacyfiku. Przeprowadzono także kolejne próby w Australii, ale były to wybuchy stosunkowo niewielkie. Jeśli zaś chodzi o wyspę Molden, to po tych 3 pierwszych próbach zdecydowano, że lokalizacja wybuchu w tym miejscu, setki kilometrów od bazy, nie jest jednak zbyt optymalna. Prowadzenie pomiarów i obserwacji stwarzało szereg problemów logistycznych, wymagało dostępności wielu okrętów przez długi czas i było po prostu zbyt drogie.
O wiele tańsze i prostsze byłoby przeniesienie tych prób w pobliże wyspy Bożego Narodzenia, choć oczywiście miałoby to inne skutki uboczne. Wybuchy jądrowe miałyby bowiem miejsce w pobliżu obozu, w którym stacjonowały tysiące żołnierzy i pracowników, oraz w pobliżu domów wcześniejszych mieszkańców wyspy. Niemniej plan przeniesienia prób w bezpośrednie sąsiedztwo wyspy Bożego Narodzenia został ostatecznie zatwierdzony i to tam miało miejsce 6 kolejnych brytyjskich testów. W związku z tym na wyspie wybudowano kolejne obiekty, w tym pas startowy na południowym wschodzie, a także schrony, chociaż zdecydowanie nie były to schrony dla wszystkich. Pierwszy test przeprowadzony w bezpośrednim sąsiedztwie wyspy Bożego Narodzenia odbył się w listopadzie roku 57 i został nazwany Grapple X. Był opóźniony, bo w niemal ostatnim momencie zauważono, że przez strefę zakazaną przepływa statek towarowy pod liberyjską banderą. W końcu jednak udało się go skierować poza tę strefę, a z pasa na wyspie Bożego Narodzenia mógł wystartować bombowiec. Bombę zrzucono w pobliżu południowo-wschodniego krańca tej wyspy. Nigdzie nie znalazłem dokładnych współrzędnych tego wybuchu, ale opisy i mapy sugerują, że bomba eksplodowała nad oceanem dość blisko brzegu, mniej więcej 40 km od bazy, w której przebywało około 3000 osób. Była to pierwsza prawdziwa brytyjska bomba wodorowa i tym razem osiągnęła odpowiednio wysoką moc, a nawet wyższą niż zakładano, co doprowadziło do poważnych uszkodzeń budynków na wyspie, z których niektóre trzeba było wyburzyć, a także uszkodzeń helikopterów i zbiorników paliwa. Próbę uznano za wielki sukces, a politycy w Moskwie i Waszyngtonie przyspieszyli rozmowy dotyczące wprowadzenia zakazu atmosferycznych prób jądrowych. W związku z tym Brytyjczycy musieli pospieszyć się jeszcze bardziej z kolejnymi testami. Niecałe pół roku później, pod koniec kwietnia roku 58, byli gotowi do przeprowadzenia kolejnej, jeszcze większej eksplozji. Także ta bomba została zrzucona z samolotu mniej więcej w tym samym miejscu co Grapple X i była to również bomba wodorowa. Pod kątem mocy wybuchu była to bardzo udana próba i Grapple Y do dziś pozostaje największą brytyjską próbą jądrową w historii. Wkrótce w związku z porozumieniem wypracowanym przez Amerykanów, Sowietów i Brytyjczyków zostało ogłoszone tymczasowe moratorium na próby jądrowe. Ale ponieważ miało wejść w życie dopiero od października, czyli za 6 miesięcy, władze brytyjskie zdecydowały o przeprowadzeniu do tego czasu 4 kolejnych prób. Paradoksalnie, czasowy zakaz testów jądrowych spowodował przyspieszenie wyścigu nuklearnego, bo wszystkie 3 atomowe mocarstwa chciały zdążyć z przeprowadzeniem jak największej ilości prób, nim wejdzie w życie. Sowieci w ciągu 5 tygodni przed wejściem w życie zakazu, a nawet lekko przekraczając ten termin, przeprowadzili na Nowej Ziemi i w Kazachstanie prawdopodobnie ponad 20 prób nuklearnych. Natomiast Amerykanie zdążyli przeprowadzić przynajmniej 75 prób, przy czym są to akurat dane za szerszy okres, bo za cały rok 58. W każdym razie 4 brytyjskie próby odbyły się w ciągu miesiąca, na przełomie sierpnia i września. Druga i trzecia były próbami bomb wodorowych, które zostały zrzucone z bombowców nad oceanem, prawdopodobnie w odległości od 3 do 5 km od południowo-wschodniego zakątka wyspy. Obie osiągnęły oczekiwaną i bardzo wysoką moc wybuchu. Mnie jednak najbardziej zaciekawiły 2 mniejsze wybuchy, pierwsza i czwarta próba w tej serii, a to dlatego, że bomby nie zostały zrzucone nad oceanem, jak we wszystkich innych przypadkach, tylko eksplodowały nad lądem, a dokładnie nad bezludnym południowo-wschodnim półwyspem wyspy Bożego Narodzenia. Co ciekawe, nie użyto wtedy bombowców, tylko balonów zaczepionych na linach, a bomby eksplodowały stosunkowo nisko nad ziemią, na wysokości zaledwie 460 metrów. Były to co prawda bomby atomowe, o mocy wielokrotnie mniejszej niż te wodorowe, detonowane nad oceanem, ale i tak ich moc była większa niż bomb zrzuconych na Hiroshima i Nagasaki. W październiku 58 roku zaczął obowiązywać zakaz przeprowadzania prób w atmosferze. Wielka Brytania miała już swoją bombę wodorową i wycofała większość żołnierzy z wyspy Bożego Narodzenia, chociaż zdecydowano, że część personelu jednak tam pozostanie, a obiekty na wyspie będą utrzymywane w gotowości, bo sytuacja na świecie wciąż była napięta.
W każdym razie ta nuklearna przerwa nie trwała długo. W lutym 60 roku swój pierwszy wybuch jądrowy przeprowadziła Francja na pustyni w Algierii, stając się czwartym państwem posiadającym broń nuklearną. Niedługo potem Francuzi przeprowadzili także trzy kolejne próby atmosferyczne, a w roku następnym rozpoczęli serię testów podziemnych. W tym czasie zarówno Sowieci, jak i Amerykanie zdecydowali już o wznowieniu testów i w roku 61 jedni i drudzy przeprowadzili wiele prób nuklearnych. W październiku na Nowej Ziemi Sowieci zdetonowali tak zwaną Czar-bombę, najpotężniejszą bombę, jaką kiedykolwiek zdetonowano, o mocy ponad 50 megaton. Amerykanie z kolei mniej więcej w tym samym czasie szykowali kolejną serię o wiele mniejszych, ale i tak potężnych testów atmosferycznych w ramach operacji Dominik i chcieli rozpocząć ją oczywiście tak szybko, jak to możliwe. Potrzebowali do tego odpowiedniego miejsca, a jednym z najlepszych była brytyjska wyspa Bożego Narodzenia z gotową infrastrukturą, pasami startowymi i obozem dla personelu. Dlatego rozpoczęły się negocjacje. Ostatecznie brytyjskie władze zgodziły się na wykorzystanie tej wyspy do testów amerykańskich, a w zamian uzyskały dostęp do amerykańskich poligonów w Nevadzie, gdzie wkrótce przeprowadzono kilka brytyjskich prób podziemnych. Kilkuset Brytyjczyków było także obecnych na wyspie Bożego Narodzenia podczas testów amerykańskich. Umowa przewidywała, że Amerykanie będą detonowali bomby nad oceanem w odległości od 5 do 25 mil od południowo-wschodniego wybrzeża wyspy. W ciągu niecałych 3 miesięcy, od kwietnia do lipca 62 roku, przeprowadzono tu aż 24 próby jądrowe, czyli potężne bomby wybuchały tu średnio co 3 dni. Niektóre z tych prób były naprawdę duże, w porównaniu chociażby do prób brytyjskich, a największa bomba wodorowa w tej serii miała moc prawie 4 megaton. Istnieje zresztą wiele ciekawych zdjęć z tego okresu, na których widać zarówno wybuch, jak i samą wyspę, a na niej plaże, palmy ojca Rougier, obóz, a nawet ludzi bez odzieży ochronnej. W ramach tej samej operacji Amerykanie przeprowadzili jeszcze kilka prób jądrowych w innych miejscach, w tym przede wszystkim w pobliżu atolu Johnston. To też jest zupełnie niezwykła wyspa, a na zdjęciu satelitarnym wygląda jak lotniskowiec z drzewami. W każdym razie w niecałe 3 miesiące po ostatnim wybuchu nuklearnym w pobliżu wyspy Bożego Narodzenia historia zdawała się jeszcze bardziej przyspieszać. Świat stanął w obliczu kryzysu kubańskiego i potencjalnej wojny jądrowej, chociaż na szczęście w końcu do niej nie doszło. W kolejnym roku Stany Zjednoczone, Związek Radziecki i Wielka Brytania podpisały układ o zakazie prób broni nuklearnej w atmosferze, w przestrzeni kosmicznej oraz pod wodą. Co jednak oczywiście nie zakończyło epoki prób nuklearnych, bo testy podziemne były wciąż dozwolone, a inne państwa przeprowadzały później także próby atmosferyczne. Jeśli zaś chodzi o Wyspę Bożego Narodzenia, to w sumie w ciągu 5 lat w jej bezpośredniej bliskości przeprowadzono 28 wybuchów jądrowych różnej mocy, w tym 4 brytyjskie oraz 24 amerykańskie. Ponadto 2 wybuchy brytyjskiej broni atomowej miały miejsce bezpośrednio nad samą wyspą. Warto tutaj przypomnieć, że Wyspa Bożego Narodzenia nie była wtedy bezludna, jak chociażby Wyspa Molden. Tuż przed testami mieszkało na niej około 250 osób, głównie pracowników plantacji oraz członków ich rodzin, w tym dużo kobiet i ponad 100 dzieci. Pochodzili przeważnie z wysp Gilberta, a mieszkali w północno-zachodnim zakątku wyspy. W tej całej historii najbardziej mnie ciekawiło, jakie były ich losy, a także losy tysięcy żołnierzy obecnych na wyspie w czasie wybuchów. Czy zostali ewakuowani, czy przebywali w schronach, jakie mieli zabezpieczenia? Prawdę mówiąc, niełatwo się tego dowiedzieć, bo źródła zwykle albo to pomijają, albo nie biorą pod uwagę tego, że środki bezpieczeństwa były różne dla różnych testów. Informacje, które podam za chwilę, odpowiadają dość dobrze na te pytania i pochodzą głównie, chociaż nie tylko, ze wspomnianej już książki Zmaganie się z bombą. Warto jednak podkreślić, że dotyczą tylko okresu testów brytyjskich, bo właśnie o nich jest ta książka. A według niej było tak. Na 4 miesiące przed pierwszym testem na wyspie Molden, czyli tym oddalonym o setki kilometrów od bazy na wyspie Bożego Narodzenia, rozpoczęła się stopniowa ewakuacja pracowników plantacji oraz ich rodzin.
trafiali na wyspę Fanning, odległą o niecałe 300 km na północny zachód od wyspy Bożego Narodzenia i o około 1000 km od miejsca wybuchu. Z czasem ewakuowano wszystkie kobiety i dzieci, natomiast na wyspie pozostało prawdopodobnie około 30 mężczyzn, którzy byli zaangażowani tam w różne prace. Ewakuowani spędzili na wyspie Fanning kilka miesięcy, a następnie wrócili na wyspę Bożego Narodzenia, choć źródła nie precyzują, czy powrócili wszyscy, czy tylko ich część. Ale taka ewakuacja miała miejsce tylko przy pierwszych testach i to w dodatku tych, które odbywały się stosunkowo daleko. Natomiast kiedy wybuchy przeniesiono w bezpośrednie sąsiedztwo wyspy Bożego Narodzenia, paradoksalnie środki bezpieczeństwa znacznie zmniejszono. Gilbertyńczycy, mężczyźni, kobiety i dzieci, mieszkali wtedy na wyspie i tylko na kilka godzin na czas samej próby zabierano ich zwykle na pokład brytyjskich okrętów, a właściwie pod pokład, gdzie puszczano im filmy Disneya i rozdawano słodycze. Potem wracali do swoich domów na wyspie. Według tej książki, podczas ostatnich serii testów w roku 1958, zrezygnowano także i z tych środków ostrożności. Przynajmniej przy dwóch eksplozjach, tych z użyciem balonów, cywile, w tym kobiety i dzieci, pozostali na lądzie na północy wyspy, podczas gdy na południu tej samej wyspy zdetonowano bomby atomowe. Z artykułu Becky Alexis Martin, wykładowcy z Uniwersytetu w Manchesterze, wynika, że przynajmniej w jednym przypadku zebrano ich wtedy na przykrytym plandeką korcie tenisowym. U wielu z tych ludzi rozwinęły się później m.in. wady wzroku i słuchu. Ponadto według raportu z lat 60., który cytowałem wielokrotnie w drugim odcinku o Poland, podczas operacji Grapple oraz operacji Dominic siła robocza z Wysp Pacyfiku nie tylko nie została ewakuowana z wyspy na stałe, ale wręcz zwiększono jej liczbę. Niemniej pod wieloma względami jeszcze bardziej narażeni na skutki wybuchów byli sami żołnierze. W sumie przez wyspę przewinęło się w tym okresie około 20 tysięcy żołnierzy brytyjskich oraz kilkuset żołnierzy z Nowej Zelandii i kilkuset z Fidżi. Ponadto, rzecz jasna, tysiące żołnierzy amerykańskich. W tym samym czasie na wyspie mogło przebywać nawet do 5 tysięcy osób, a liczbę żołnierzy obecnych na wyspie podczas samych wybuchów również można liczyć w tysiącach. Książka, o której wspomniałem, pełna jest bezpośrednich relacji i wypowiedzi uczestników tych zdarzeń. Jest tam na przykład fragment o młodych żołnierzach z Fidżi, którzy byli świadkami trzech pierwszych wybuchów. Jeden ze starszych żołnierzy opisuje ich tak. Większość z nich właśnie opuściła szkołę. Nie było wystarczającej liczby miejsc pracy i brali każdą pracę, jaka się natrafiła. Kiedy mówiono, że dostaną szansę wyjazdu za granicę i podróżowania na brytyjskim okręcie marynarki wojennej, byli bardzo chętni i podekscytowani wyjazdem. Nie mieli pojęcia, co ich czeka. Podczas szkolenia chłopcy zaczęli zdawać sobie sprawę, że będzie to próba nuklearna. Niektórzy przychodzili do mnie z pytaniami. Czy nie powiedziano wam tego na Fidżi? Spytałem. Odpowiedzieli nie, powiedziano nam, że idziemy na statek na ćwiczenia. Odpowiedziałem więc, to jest wojsko, musicie wykonywać rozkazy, bez względu na to, co się z wami stanie. Niektórzy chłopcy płakali, wielu z nich było właściwie dziećmi, mieli mniej niż 19 lat i była to pierwsza praca w ich życiu. Opisani w tym fragmencie chłopcy byli świadkami testów przy wyspie Molden i znajdowali się wtedy w pobliżu na pokładzie okrętu obserwacyjnego. Wtedy jeszcze procedury bezpieczeństwa obejmowały noszenie ubrań ochronnych, butów, rękawiczek i gogli. Ale tak samo jak w przypadku cywilów, kiedy testy zostały przeniesione w pobliże wyspy Bożego Narodzenia, czyli znacznie bliżej obozów i wielu tysięcy żołnierzy, procedury zostały paradoksalnie mocno poluzowane. Oto relacja jednego z żołnierzy dotycząca testu bomby wodorowej Grapple X. Było nas sporo, 400 osób w Port Camp i około 3000 osób w Main Camp. Kazano nam usiąść i czekać. Siedzieliśmy więc na plaży i słuchaliśmy muzyki z głośników i było nas około 400 żołnierzy i marynarzy. Około 7 widzieliśmy dwa bombowce na niebie. Bałem się, naprawdę się bałem. Zamknąłem oczy i mocno przycisnąłem do nich swe dłonie. Potem mówili przygotować się. Byliśmy bardzo cicho, a oni odliczali od 10 do 1. Kiedy doszli do 1, powiedzieli wybuch, a potem błysk.
W tym czasie niektórzy z nas nieznacznie otwierali oczy i widzieliśmy kości przez dłonie. Potem znowu szybko zamykaliśmy oczy. Wszyscy się baliśmy i czuliśmy za sobą ciepło. Wierciliśmy się, ale powiedziano nam nie ruszać się. Ale jak możesz się uspokoić, gdy czujesz ciepło? To było tak, jakby ktoś trzymał za tobą lampę lutowniczą. Wciąż się wierciłem, a potem poczułem, że upał zaczyna znikać. A potem głos powiedział fala uderzeniowa i rozległ się potężny huk. Powiedziano nam otworzyć oczy, a potem widziałem piasek oraz kamienie, które wzbiły się w powietrze wraz z pierwszą falą uderzeniową. Zanim spadły ponownie, zaczęły napływać kolejne fale uderzeniowe. Potem powiedziano nam wstać powoli, a teraz odwrócić się naprawdę powoli. Niektórzy z nas bali się odwrócić, ale ja wykonałem rozkazy. Spojrzałem w niebo i było to tak, jakby nie było już słońca. Zamiast tego było coś okrągłego, podobnego do księżyca w pełni, ale tak ogromnego, że zakrywało połowę nieba. Dla mnie to coś wyglądało naprawdę pięknie. Potem nagle zamieniło się w kulę ognia, a później w kształt rożka od lodów, ze śmietaną spływającą po boku, a potem w gigantyczną chmurę grzyba. A oto relacja innego żołnierza, Kena McGinley, z wybuchu największej brytyjskiej bomby wodorowej w historii, Grapple Y, spisana w książce No Risk Involved, nie ma ryzyka. Nawet o wczesnej porze tropikalne promienie słońca były na tyle gorące, że mogliśmy chodzić bez koszul. Kiedy patrzyłem na latające ptaki, nie przypuszczałem, że jeszcze tego samego dnia będę zgarniał setki ich ciał, po tym jak także i one były świadkami megatonowej eksplozji nuklearnej. Dostaliśmy białe, bawełniane ubranie do nałożenia na nasze szorty i koszule, podczas gdy inni po prostu stali w swoich długich spodniach i kurtkach w kolorze khaki. Marynarze oraz Marines byli w większości ubrani normalnie, bez specjalnej ochrony. To miał być pierwszy test broni jądrowej, jakiego byłem świadkiem, i był to jedyny raz, kiedy dostałem jakąkolwiek odzież ochronną. Ludzie twierdzą, że wydano nam sprzęt naukowy w postaci małych dozymetrów, które mierzyły poziom promieniowania, na które byliśmy narażeni, ale z mojego osobistego doświadczenia wynika, że tak się nie stało. Widziałem też zdjęcia mężczyzn noszących futurystycznie wyglądające gogle z kapturami, podklejonymi szwami i specjalnymi butami, którzy podobno stacjonowali na Wyspie Bożego Narodzenia podczas testów broni jądrowej. Jednak przez cały rok, kiedy byłem na wyspie i podczas 5 prób nuklearnych, których byłem świadkiem, ani razu nie widziałem żadnego takiego sprzętu, ani żadnej osoby, która by go nosiła. Rankiem w dniu testu cały personel wojskowy został zebrany na głównej plaży. Kazano nam usiąść, odpocząć i czekać na dalsze instrukcje od naszych dowódców. Upalne słońce sprawiało, że czuliśmy się nieswojo, więc poprosiliśmy o pozwolenie na zdjęcie naszych bawełnianych ubrań, ale powiedzieli nam: zamknijcie się i bądźcie cicho. Kiedy siedziałem na plaży, zacząłem się coraz bardziej martwić, a przez głowę przelatywały mi różne szalone myśli. Zanim wybuchła bomba wodorowa, setki chłopców padło na kolana, aby się modlić. Dołączyłem do nich i modliłem się o ocalenie życia nas wszystkich. To było przerażające doświadczenie i mam nadzieję, że nigdy więcej przez to nie przejdę. Nagle rozległ się głos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nastąpiła chwila pauzy. Zakryj oczy, wrzasnął głos z głośników. Miałem pięści przyciśnięte do oczu i byłem zwrócony plecami do miejsca, w którym wybuchła bomba. W momencie detonacji nastąpił błysk. W tej chwili mogłem przejrzeć moje ręce na wylot. Widziałem żyły, krew, skórę i kości, a co najgorsze, widziałem także sam błysk. To było jak patrzenie w rozpalony do białości diament albo w drugie słońce. Potem przyszła fala gorąca. Powolne, intensywne, piekące ciepło, które wgryzało się w nasze kości. Wydawało mi się, że ktoś przepuścił przez nas ogień. Krzyknąłem z palącym bólem. Dobra, spójrzcie teraz na bombę, powiedział głos głośników. Scena była niewiarygodna. Na horyzoncie utworzyła się gigantyczna, brudna chmura, wyglądająca jak grzyb. U podstawy tej chmury była ogromna kula, a śmiertelnie wyglądające fale zaczęły emanować z jej podstawy. Kierowały się bezpośrednio do nas, gdy staliśmy na plaży.
Szybko rozejrzałem się dookoła, spojrzałem na innych mężczyzn i wtedy uderzyła w nas wielka wichura. Niektóre namioty i kuchnia się zawaliły. Mężczyzna stojący przede mną zaczął płakać jak dziecko. Zaraz po wybuchu zerknąłem na stojącego w pobliżu sierżanta, który kręcił głową z niedowierzaniem. Byłem zakłopotany tą jego reakcją, ponieważ zawsze sądziłem, że ludzie z wyższym stopniem wiedzą, czego się mają spodziewać. Ale z miny tego sierżanta wynikało, że był tak samo zszokowany jak ja. Wróciłem do namiotu po kilka rzeczy, po czym skierowałem się w stronę mojego buldożera, gdy nagle zaczęła się ulewa. Zanim dotarłem do buldożera, trochę się przyjaśniło, ale i tak musiałem wytrzeć z siedzenia duże, brudne kałuże. Chociaż byłem wstrząśnięty, udało mi się wsiąść na buldożer i kontynuować normalny dzień pracy. Ten deszcz, o którym wspominał McGinley, był opisywany jako opad radioaktywny. Bomba wybuchła niżej niż planowano, a dodatkowo była to pora deszczowa. Deszcz po wybuchu spadł na całą północną część wyspy Bożego Narodzenia, tam gdzie przebywały tysiące osób. Jakie były skutki zdrowotne tych prób jądrowych? Rząd Wielkiej Brytanii przez całe dekady twierdził, że w czasie testów przestrzegano rygorystycznych norm bezpieczeństwa, a większość personelu znajdowała się zbyt daleko od miejsc wybuchów, by być narażona na niebezpieczne poziomy promieniowania. Z drugiej strony, wiele relacji byłych żołnierzy, którzy tam przebywali podczas wybuchów jądrowych, zawiera wzmianki o tym, że znaczna część personelu nie otrzymała żadnego sprzętu ochronnego i przebywała na otwartych przestrzeniach. Istnieje też mnóstwo doniesień o różnych chorobach i problemach zdrowotnych, które dotknęły osoby przebywające w tym miejscu, a także o wielu przedwczesnych śmierciach. Jeśli jesteście ciekawi szczegółów, to można je znaleźć na przykład we wspomnianej książce. Ucierpiała też oczywiście przyroda. Zginęło m.in. mnóstwo ptaków, a roślinność w południowo-wschodniej części wyspy została zniszczona. Dzisiaj, po ponad 6 dekadach, podobno nie ma już po tym zbyt wielu śladów. Nadal zaznaczone jest za to miejsce, w którym kiedyś przyczepiono balony użyte w czasie eksplozji 2 bomb atomowych. Po zakończeniu amerykańskich testów i wprowadzeniu zakazu przeprowadzania prób nuklearnych w atmosferze, wojska zarówno amerykańskie, jak i brytyjskie stopniowo opuściły wyspę. Część obiektów wojskowych została zdemontowana, natomiast niektóre zaczęły służyć celom cywilnym, jak na przykład baraki, mały szpital czy wspomniany już kort tenisowy. Pozostało lotnisko na północy z 2 pasami startowymi i pasem awaryjnym i 2 dodatkowe pasy na południu. Pozostała też całkiem niezła sieć dróg, a także duże ilości złomu. W 2 lata po ostatnim wybuchu jądrowym populacja wyspy spadła ponownie do niecałych 300 osób, w tym niecałej setki dzieci, a później zaczęła stopniowo rosnąć. W latach 70. nastąpiła kolejna bardzo istotna zmiana. Brytyjska kolonia wyspy Gilberta i Lagunowe została podzielona na 2 części, które pod koniec dekady utworzyły 2 niepodległe państwa, Tuvalu oraz Kiribati. Wyspa Bożego Narodzenia stała się częścią tego ostatniego, choć teraz była najczęściej już nazywana z gilbertyńskiego Kirismas, a w wersji polskiej Kiritimati. Tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, zdecydowana większość ludności państwa Kiribati mieszka w jego zachodniej części, na archipelagu wysp Gilberta, w tym przede wszystkim na stołecznym atolu Tarawa, określanym często jako mocno przeludniony. Wyspy Gilberta są bardzo niewielkie, a ich łączna powierzchnia jest mniejsza niż powierzchnia lądowa wyspy Kiritimati. Dlatego od uzyskania niepodległości rząd zachęcał mieszkańców wyspy Gilberta do przeprowadzki na Kiritimati, czyli 3000 km dalej na wschód, a populacja tej wyspy zaczęła gwałtownie rosnąć. Obecnie na wyspie mieszka około 7,5 tysiąca osób, co stanowi mniej więcej 6% całej populacji państwa. Dużym wyzwaniem jest dostęp do wody oraz jedzenia. Wyspa ma słabe gleby, uprawa roślin jest mocno ograniczona, a większość żywności jest importowana. Z drugiej strony, ważnym składnikiem lokalnej gospodarki jest nadal uprawa palm kokosowych i eksport kopry.
Dzisiaj na wyspie istnieją cztery niewielkie osady. Funkcję stolicy wyspy pełni Londyn, tak jak za czasów ojca Rougier. I mieszka w nim dzisiaj niecałe 2000 osób, choć nie jest to już największa osada. Większa jest Tabvakea, leżąca kilka kilometrów dalej na północ i liczy około 3500 mieszkańców. Trzecia osada jest położona w pobliżu lotniska, nazywa się Banana i mieszka tam około 1200 osób. Kiedyś w tym miejscu znajdowały się zresztą kwatery wojskowe. Z tego co wiem, mają tam spory problem z wodą, a osada może być przeniesiona w nowe miejsce. Po południowej stronie kanału wejściowego, tam gdzie kiedyś był Paryż i dom ojca Rougier, dziś żadnej wioski już nie ma i to od wielu dekad. Natomiast w południowo-zachodnim zakątku wyspy znajduje się czwarta, najmniejsza wioska o nazwie Poland, w której mieszka dzisiaj około 500 osób. Można powiedzieć, że Poland leży naprawdę na końcu świata, tak jakby na uboczu ubocza. Odległość z Tarawy, stolicy państwa, do Kiritimati jest mniej więcej taka jak z Polski do Nigru. Ponadto, z tego co sprawdzałem, obecnie trzeba tam lecieć z Tarawy z przesiadką na Fidżi i wymaga to posiadania paszportu oraz dodatkowego noclegu. Alternatywnie można lecieć przez Honolulu, choć to wymaga jeszcze większej liczby przesiadek. Ale nawet na samej wyspie Kiritimati, Poland to właściwie daleka prowincja, bo choć na mapie od stołecznego Londynu dzieli ją w linii prostej tylko 15 km, to w praktyce, by się tam dostać, trzeba jechać dookoła laguny, a trasa liczy mniej więcej 70 km. Gdyby pojechać w drugą stronę, można by trafić na Eon Airfield, opuszczony pas startowy zbudowany w czasach prób nuklearnych. 20 lat temu japońska agencja kosmiczna planowała wykorzystać to miejsce jako lądowisko dla wahadłowców Hope X, choć ostatecznie nic z tego nie wyszło. Za to kilka lat wcześniej rządowi Kiribati wyszło przeniesienie wschodniej części tego państwa na drugą stronę linii zmiany daty. I w konsekwencji Kiritimati znajduje się chyba w najbardziej niezwykłej strefie czasowej na świecie. I gdy na wyspie jest na przykład czwartek, to w sąsiedniej strefie o pewnej porze dnia może być wtorek. Opowiadam o tym zresztą dokładnie w filmie o paradoksach linii zmiany daty, na który serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo wszystkim patronom, bo to dzięki wam ten kanał może istnieć i się rozwijać. Jeśli ktoś chciałby pomóc w budowaniu zasięgów, to będę wdzięczny za łapki w górę, subskrypcje i komentarze. Jeśli macie ochotę zobaczyć pozostałe odcinki tej serii, albo odcinek o drugiej wyspie Bożego Narodzenia, tej położonej na Oceanie Indyjskim, to linki znajdziecie na przykład w opisie. Trzymajcie się i do zobaczenia, być może za chwilę, w kolejnym odcinku.